Dzień dobry Państwu, Mafia Służby Loży, czyli Niepoprawny Tygodnik TAK TV. Dzisiaj w składzie lekko zmienionym, ponieważ Jacek Łazarski pojechał na urlop w góry. Za niego nomen omen też Jacek Hołoniewski, doktor fizyki, przedsiębiorca, autor gospodarczego programu dla Polski, gdzie zoptymalizował podobno wskaźniki ekonomiczne. Gdzie ten program można zobaczyć, Jacku? No jest strona programdlapolski.info. programdlapolski.info. Oraz stały komentator Jan Podakowski, autor programu narodowo-konserwatywnego, którego od wielu lat można też przeczytać w internecie. Najlepszy program, żeby zbawić Polskę. I ja, Krzysztof Dzierżanowski, bez żadnego programu, aczkolwiek jedną książkę w swoim życiu już popełniłem, ale... O czym? Poradnik życia w Wielkiej Brytanii, ponieważ tam mieszkałem przez 2-3 lata. W każdym razie wracamy do spraw politycznych, ponieważ są ludzie uzależnieni od alkoholu, od seksu, od pracy, a my jesteśmy uzależnieni od polityki. Dlatego będziemy Państwu zajmować najbliższe pół godziny. Więc po niektórzy z nas mają nieprzeparte parcie na szkło. Przemy. Porozmawiamy o uchodźcach, nachodźcach. Porozmawiamy o, czy coś łączy, moim zdaniem coś łączy, Pudziana oraz George'a Sorosa. I porozmawiamy o Schetynie i o Petru. Też o tym, moim zdaniem, zbliżającym się starciu pomiędzy tymi dwoma osobami. Panowie, temat uchodźców jakby z perspektywy ostatnich wypowiedzi, ostatnich wydarzeń. Z Jankiem byliśmy ostatnio na manifestacji w sobotę, zorganizowanej przez Ruch Narodowy czy Ruch Kukiza? Narodowy, pewnie Ruch Narodowy razem z Kukizem, za pieniądze Kukiza, bo był taki duży, jak to się nazywa, monitor. No tak, to już wykosztowali się. Wykosztowali się na ten monitor, oczywiście nic nie działało i były to wyrzucone w błoto pieniądze. Oprawa demonstracji była niezwykła, ponieważ nie było ani jednego transparentu antyimigracyjnego na demonstracji przeciwko imigrantom. Cztery w sumie naliczyłem transparenty zrobione przez prywatne osoby niezwiązane organizacyjnie. No i nie mówiąc, niestety nie był to także sukces frekwencyjny, bo ta demonstracja była o wiele mniejsza niż dotychczasowe manifestacje. Jedyne, co ratowało tą frekwencję, było to, że przeciwko tej manifestacji protestowali trockiści, których przyszło tam, jak kolega liczył, 88 w sumie. No i rzeczywiście na ich żałosnej garstce te 2000 uczestników wyglądało trochę lepiej. Ale gdyby była ładna oprawa, gdyby przyszły wszystkie organizacje, bo na przykład nie było, była tylko Młodzież Wszechpolska, z dużych organizacji, nie było ONR-u, nie było w większości organizacji, które tworzyły Ruch Narodowy. Jacku, powiedz mi, czy temat uchodźców obecnie dla Polski to jest problem? No jak na razie to chyba protestujący przeciwko uchodźcom mają przewagę liczebną nad uchodźcami, których jest mało. Z tego co pamiętam, to chyba już rok temu informowano, że Fundacja Estera, która sprowadziła uchodźców chrześcijańskich, to większość którzy ich okazali się muzułmanami. Większość ich już wyjechała z Polski. Więc to jest taka właśnie ciekawa sytuacja, że się w Polsce protestuje przeciwko czegoś, czemuś to dopiero może być. Znaczy to jest, według mnie, to jest bardzo dobra postawa, że Polak mądry przed szkodą, a nie po szkodzie. I demonstruje się, żebyśmy nie mieli jakichś problemów, a nie dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli problemy. Natomiast ja bym się nie zgodził z tym, że nie widać napływu imigrantów do Polski, bo na ulicach widać coraz więcej imigrantów i to też z tego, z Bliskiego Wschodu. Tutaj jesteśmy w Ciechan na Foksa. Z Hindusami albo z jakimś tam, wiesz. No nie mylę, mam jakąś praktykę dwuletnią współpracy z cudzoziemcami na kolorze skóry. Mogę ci powiedzieć, który murzyn jest z Nigerii, a który jest z Angolii. I nawet tutaj w Ciechan na Foksa przychodzą bardzo licznie młodzi cudzoziemcy z Bliskiego Wschodu, którzy szukają pracy w całej. Widać ich na ulicach, widać ich w autobusach. Więc ja powiem, że ten napływ jest. Oczywiście oni dzięki Schengen mogą sobie swobodnie migrować i szukają swojego miejsca.
Jacek zahaczył tutaj o temat Fundacji Estery. Szefową fundacji jest pani Miriam Szadet, która wyszła z, no, z taką ciekawym pomysłem, żeby zakazać w prawie polskim islamu. Ponieważ według niej jest to religia totalitarna, bo to nie jest tylko religia, jest to system, pewien system, który reguluje tak naprawdę wszystkie sfery życia. Czy powinniśmy rozpatrywać tego typu pomysł? No, na przykład w Japonii niektóre religie są zakazane. No, to jest dla mnie nowość, ale jak się popatrzy na mapę świata wyznań, to islam ma gigantyczny zasięg. Cała północna Afryka, oczywiście Bliski Wschód i nie tylko. Także jest to obszar bardzo duży i nie sądzę, żeby tam wszyscy jakby w sposób jednorodny tego tam przestrzegali. Natomiast co do zakazania religii, to trzeba by jeszcze doprecyzować, co się przez to rozumie. Bo jak na razie z tego, co wiem, w polskim prawie, to jest tylko zakazana propaganda faszyzmu. Natomiast innych ustrojów totalitarnych, a jeszcze jak się dobierze do tego ustawa o IPN-ie, to jest zakazane. Czyli właściwie nie trzeba niczego zmieniać w prawie, bo już to jest zakazane, no, jeśli się uzna. Tylko pytanie, czy uznamy islam za ideologię totalitarną. Czy pani Miriam jest niezwykle atrakcyjną kobietą? Jej pomysł jest bardzo spektakularny i kontrowersyjny. Natomiast powiem szczerze, że trudno sobie wyobrazić, jakby to miało wyglądać z racji nawet takiej, że mamy polskich rodzimych muzułmanów. Mamy stosunki dyplomatyczne z wieloma krajami islamskimi, które są w koalicji przeciwko państwu islamskiemu. Wystarczy podać przykład Iranu. No, trudno by było to przeprowadzić. Natomiast właściwie nic nie jest możliwe. Natomiast to jest bardzo ciekawy głos, który łamie taką polityczną poprawność i pozwala zastanowić się właśnie tak poza polityczną poprawnością, jaki bagaż kulturowy ze sobą niesie. Ty to porównujesz do politycznej poprawności? No właśnie ci politpoprawni funkcjonariusze chcą zakazywać na przykład działania twoich organizacji narodowych. Mówię, tak? Że poza że ta inicjatywa pani Miriam właśnie przełamuje taką polityczną poprawność w debacie publicznej i pozwala w sposób politycznie niepoprawny dyskutować o islamie. Mhm. Na tej zasadzie to jest pozytywny głos, może taki trochę trudny do zrealizowania, ale fajnie jest podyskutować sobie. To jeśli ja mam powiedzieć swoje zdanie, to ja jestem, jednak dla mnie Polska to jest kraj, który ma bardzo długą tradycję wolnościową. My w swojej historii nigdy nie zakazywaliśmy żadnej religii działania. Często odbywało tak, że na danym rynku były świątynie chrześcijańskie, chrześcijańskie, muzułmańskie, żydowskie i wszyscy żyli w pokoju. Mamy swoich Tatarów, bardzo lojalnych obywateli, którzy w jakiś sposób dostosowali ten swój islam do ale naszej... Ale czy był to dobry pomysł, to możemy historycznie się spierać, kiedy Europa Zachodnia szła w swoim marszu do nowoczesności, to wyganiała ze swoich terytoriów Żydów, myśmy ich przygarniali i teraz jak się porówna nasz poziom życia z poziomem życia Europy Zachodniej, trzeba wpada się zastanowić, to nie jest czy był powodem, to dobry chyba, pomysł. Ale to nie jest to powodem, że akurat przygarnęliśmy największą mniejszość. No w przedwojennej Polsce, że to było 3 miliony, czyli 10% populacji. To nie tak dużo. Nie było to decydujące, czy na plus, czy na minus. Znaczy, było decydujące w niektórych kwestiach monopolizacji rynku, rzemiosła, monopolizacji takich głównych zawodów jak prawnicy, w blokowaniu dostępu do edukacji dla Polaków. Więc ta mniejszość narodowa niestety w historii Polski nie zapisała się zbyt pozytywnie dla Polaków. No i stąd mój taki sceptycyzm, czy nasza otwartość była takim najlepszym pomysłem. Dobrze, jeszcze do tematyki żydowskiej naszej ulubionej przejdziemy troszkę jeszcze później. W każdym razie jeszcze chciałem tutaj zostać przy temacie uchodźców. No panowie, mnie troszkę oburzyła wypowiedź pani minister pracy oraz polityki socjalnej, coś takiego. Minister rodziny i
całej reszty. Aha. Tak, teraz rodzina. Rodzina na pierwszym miejscu jest. Ale chodzi mi tam o wypowiedź, w której powiedziała, że te 500 plus będzie też przysługiwało między innymi uchodźcom, nie tylko obywatelom Polski, ale też ludziom, którzy czasowo nawet, ale zamieszkują na terenie Polski. No nie wiem. Jest to skandaliczna i głupia wypowiedź, bo po prostu nie powinniśmy uchodźcom zapewniać żadnego socjalu. Choćby z tego powodu, żebyśmy nie byli atrakcyjni dla uchodźców. Którzy przyjeżdżają, są te statystyki, że większość uchodźców, która przyjeżdża, absolutnie nie podejmuje pracy, tylko żyje z zasiłku w Europie Zachodniej. Ty mówisz o uchodźcach, tych islamskich, tak, natomiast przyjęliśmy podobno milion Ukraińców. Znaczy nie przyjęliśmy, to jest tak, że jest 500 tysięcy Ukraińców legalnie pracujących w Polsce na zasadzie tak zwanej pracy sezonowej, która polega na tym, że na 6 miesięcy można takiego pracownika zatrudnić bez żadnych pozwoleń. Dzięki temu jest to 500 tysięcy ludzi. Na przykład remanenty nocne w supermarketach w Warszawie robią się wyłącznie Ukraińcy. I 500 tysięcy jest nielegalnie pracujących. To jest milion ludzi, że oni nie są, ich nie widać na ulicy, ponieważ nie mają innego koloru skóry. Także nie mylmy też cudzoziemców z uchodźcami, bo to są dwie różne kategorie. Nie, no, na przykład Wietnamczycy prowadzący różnego rodzaju bary, no to oni w Polsce pracują i to ciężko pracują. I jakoś nie ma z tym żadnych kłopotów. Nie ma problemu z nimi. Nie ma, tylko tak to czasami znikają niektórzy z nich. W Ulicy Kosowskiej się dzieją te rzeczy, ale to między sobą. Dobra, natomiast kwestia, natomiast tak, bo przyjdą to Wietnamczycy i Chińczycy i nam poderżną gardła. Z Chińczyków jakoś się Wietnamczyków nie boję, bo mam takie wrażenie, że jak wejdę w między 10, to tak po 5 tu jedna No ale jakby ci to powiedzieć, jest to bardzo dobrze zorganizowana grupa, która jest w ogóle nie zinfiltrowana przez polskie państwo i jakoś sobie egzystuje. No, teraz prawie tak wygląda chyba, że ta społeczność. Natomiast prawdą rzeczywiście jest to, że o wiele mniejszym problemem dla Polski jest ta emigracja, która przychodzi do nas za wschodniej granicy, bo to są ludzie z, powiedzmy sobie, w pewnym stopniu z naszego kręgu kulturowego, po części religijnego, po części słowiańskiego. No, i ci ludzie przyjeżdżają tu do pracy i niewątpliwie bardzo był zdziwiony ze mną rozmawiający na tej demonstracji dziennikarz jakiegoś ukraińskiego radia, który nie mógł zrozumieć, czemu nie widzimy problemu z nim jako imigrantem z Ukrainy, tylko widzimy akurat z islamistami. Długo musiałem mu tłumaczyć, nie wiem, czy zrozumiał, no, ale moim zdaniem to nie jest tak duży problem. Dobrze, to jeszcze ostatnie zdania, panowie. No, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem, które przedstawią wolnościowcy na ten problem, to jest likwidacja socjału. Nie będzie socjału, nie będzie tych hord, tych biednych ludzi pewnie, ale mimo wszystko hord. No, powiedzmy, czy stać nas na obecnym etapie cywilizacyjnym, no nie będę mówić, czy to jest akurat dobry etap na zniesienie tego socjału. Moim zdaniem w Polsce socjału w ogóle nie ma. Porównując z tym, co jest w zachodniej Europie, to faktycznie jest to zero. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany chyba przez pół roku z jakieś 500 zł. No, o ile przypadkiem człowiek nie rozwiąże sam z umowy za porozumieniem. Są tak zwane MOPS-y, czyli Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Ich budżet jest będący poniżej 1%. Średnia kwota dostaje się, można dostać 100-200 zł miesięcznie. No, więc ten socjal jest taki mały, dlatego tutaj nikt do Polski nie przyjeżdża z tych Pomyślmy w perspektywie, powiedzmy, nie wiem, 10, 20, 30 lat, kiedy ten socjal będzie miał wszystko 500, rósł. 500 plus by zmieniło to znacznie. Niewątpliwie nie powinniśmy przeznaczyć się jakichkolwiek kwot na i zapewniać jakiegokolwiek socjalu tym imigrantom, którzy teraz najeżdżają w Europę. Bardzo przykre, ale w żadnym wypadku nie. A powinniśmy pomyśleć o tym, że to, że w Polsce nie ma socjału, jest z jednej strony dobrą rzeczą, bo po prostu my nie mamy takiego problemu, że jak to odbierzemy i zlikwidujemy ten cały system, że ludzie będą się buntować i będą rozczarowani. Możemy sobie spokojnie zlikwidować na przykład urzędy pracy. No to koniecznie, koniecznie. Czy ośrodki pomocy społecznej, bo po prostu one nie mają ani możliwości, w ogóle nie pomagają, zatrudniają ludzi, natomiast nie niosą pomocy takiej, jakiej powinny, jaka jest skala biedy w Polsce.
i możemy to zlikwidować, obniżyć podatki. Na pewno nie powinniśmy rozbudowywać tego całego systemu i na pewno nie powinniśmy go oferować prawnie imigrantom i zgadzać się na jakieś narzucanie nam kwot przez Unię Europejską, ile my mamy kogo przyjąć, w żadnym wypadku. Jedyne, co powinniśmy zrobić, to wspomóc finansowo te kraje, które są najbardziej narażone na przekraczanie. Bardzo dobrze, że polscy policjanci pojechali do Węgier i tam wspierają węgierskich policjantów w ochronie granic. No to premier Turcji Erdogan zażądał wręcz od Unii Europejskiej, żeby zasilili go jakąś ilością, iluś tam miliardów dolarów, bo dzięki tym pieniądzom on będzie mógł utrzymywać te kolejne rzesze tych uchodźców z Bliskiego Wschodu, a jak mu nie dadzą, no to otworzy swoje granice i hajda. No jest to polityk myślący o interesie swojego kraju. Czyli powinniśmy wspomóc Erdogana naszym pieniędzmi. Może nie, no przede wszystkim powinniśmy wspomóc wykończenie wszystkich islamistów, żeby oczyścić ten teren Syrii i Iraku. Trzeba wytłuc całe państwo islamskie, utopić je we krwi. No przede wszystkim trzeba Stany Zjednoczone wycofać z tego regionu. Jeśli Stany się wycofają, to wtedy nie będzie kto miał kto finansować islamistów. Islamiści jakby nie muszą mieć, pieniądze z tego. Gdyby nie kupowano ich ropy, nie sprzedawano im broni, to by nie było problemu. Wypływamy teraz na ocean wielkiej polityki, ponieważ nie mamy zapasów w naszej łódce, żeby tak płynąć na ten ocean, to wracamy do brzegu i wracamy do naszej rodzimej polityki. Poetyka, no super. Wyszło mi? Wyszło, nie, no po prostu majstersztyk. Idziemy dalej. Słuchajcie, od razu tak, żeby było troszeczkę inaczej, zacznę od tezy. Uważam, że George'a Sorosa oraz jego biznesy należy wywalić z Polski z wilczym biletem oraz innych jego podobnych ludzi, ponieważ moim zdaniem on jest tym diabłem, szatanem wcielonym. George Soros jest spekulantem, który prawie że doprowadził do bankructwa państwo malezyjskie oraz Wielką Brytanię, a na naszym rodzimym podwórku on jest fundatorem Fundacji Batorego, gdzie na stronie internetowej czytałem, Fundacja Batorego od 25 lat przeznaczyła prawie 500 milionów złotych na wszelkie działania, które zwalczają ksenofobię, rasizm, wykluczają osoby LGBT i tak dalej. On to tak ładnie nazywa, że to działa w ramach społeczeństwa otwartego na rzecz demokracji i tak dalej. A czego to jest skutkiem? To jest na przykład, te działania są tego skutkiem, że jakaś Ilona ma lat. Spokojnie. Ona jest, znowu proces, nie? Ma 40 czy 20, nie wiem, bo z gruba tu postarza. Najechała na Mariusza Pociągowskiego, który się sfotografował z baseballem, powiedział, że będzie bronił swojego dobytku, swojej firmy przed tymi migrantami, którzy rozwalają mu plandeki i towar w jego firmie transportowej, w jego tirach, które w Calais, gdzie on tam przewozi towary do Wielkiej Brytanii. Ci imigranci się tam chowają w zakamarkach jego ciężarówek. I trzeba powiedzieć panu George'owi Sorosowi, że utopił kupę kasy normalnie, po prostu dał jakimś pasożytom w Polsce, którzy mieli myślisz, walczyć... Myślisz, że utopił? My się tłumaczymy, że nie jesteśmy wielbłądami. Myśmy się tłumaczyli na początku lat 90., a po 20 latach działalności Sorosza i marnowania przez niego kasę, w debacie publicznej to, co było niedopuszczalne lat 20, dzisiaj jest całkowitą normą, nikt ci się nie tłumaczy, no, masz demonstrację. Ja pamiętam, jakie wiesz, ja chodzę na demonstrację od 25 lat, no i paręnaście lat temu to najczęściej to ja sam demonstrowałem naprzeciwko kilkuset lewaków, a dzisiaj tych lewaków jest tam kilkunastu, kilkudziesięciu, a ludzi mających bardziej radykalne od moich poglądów jest kilkanaście tysięcy, więc zmiana kulturowa, która zaszła w Polsce, zaakceptowanie pewnych tematów, tego, że wielokrotnie już na stronach Gazety Wyborczej czytałem takie artykuły, gdzie ludzie z tego środowiska strasznie się skarżyli, że stracili wpływ na młodzież na uniwersytetach, tak, że na uniwersytetach mówią językiem korwina i Janku, mówiąc krótko, uważasz, że ludzie mają lewicowe poglądy, takie liberalność,
liberalny światopoglądowo. Nie, ja uważam, że to dlaczego w wyborach, jednak no, wybory tego nie wskazują, że jednak tak te partie konserwatywne nie wygrywają. Bo tych partii nie ma, no, na kogo ty masz głosować? Z całym szacunkiem. Czy my mamy jakąkolwiek, jako prawicowcy, alternatywę, którą możemy powiedzieć ludziom? Ja mówię o partiach konserwatywnych, bardziej światopoglądowych. Okej, okay, ale to wyobraź sobie, że musisz komuś powiedzieć, to jest świetna partia i może pan na nią głosować. No, jak możesz w Polsce powiedzieć? Znasz tych liderów? No znasz. No. Po prostu w Polsce ludzie nie mają alternatywy, nie mają na kogo głosować. No, mają PiS, bo głosują przeciwko całemu systemowi, ale nie pewnie dlatego, że PiS im się podoba ze wszystkich tych poglądów, tylko dlatego, że no, na kogo zagłosujesz. Dobra, Jacku, czy jesteśmy ksenofobami, rasistami i śmiejemy się i bijemy pedałów? Ja osobiście nie biłem żadnego, zresztą nie. A tak pobiłbyś, gdybyś zobaczył jakiegoś mniejszego od siebie? Ja jestem słaby i strachliwy, także nie. Ani pedała, ani innego bym nie powiem. No. Uważam, że można by sobie porozmawiać ciekawie, no, z taką osobą, jeśli byś miałaby coś do powiedzenia. Także co do Sorosza, to ja głównie mam do niego zarzut taki, że on prowadził do Polski Balcerowicza i Jeffrey'a Sachsa. To właśnie z jego pieniędzy był opłacany Balcerowicz, z jego pieniędzy był opłacany Sachs, który nam prowadzali taki właśnie ustrój, jaki teraz mamy, czyli władza korporacji, władza międzynarodowego kapitału. I jakby to oczywiście nie jest czymś do niego zarzut, ponieważ on ma swoje pieniądze i może z nimi robić co chce. W sumie jeśli ktoś walczy o wolny rynek, to powinien uznać, że pieniądze każdy może wydać jak chce. Soros chce wydać w ten sposób te pieniądze i je wydaje. Natomiast no, rzuca się w oczy słabość państwa polskiego, które było tak podatne na to w roku 89, żeby jeden człowiek właściwie zmienił ustrój w tym kraju, tak jak sobie chciał. Potem jeszcze przyjechali do Kordy. No Jacku, ale powiedzmy, czy dopuszczasz taką możliwość, żeby państwo polskie godziło się, żeby jakaś osoba z zagranicy przyjechała i finansowała różne tendencje, które tak naprawdę rozsadzają te państwo, dzielą naród, no, te jego pomysł ze społeczeństwem otwartym, no to jest to, jest to podstępny sposób na rozwalenie społeczeństwa, rozwalenie instytucji rodziny, starych wartości. Nie, no niewątpliwie państwo, służby państwa powołane do ochrony państwa powinny reagować na wszelkie różne zagrożenia, które są dla państwa i na działalność antypaństwową. Natomiast, i oczywiście tego w Polsce nie robiono, służby się leniły i to jest jeden z wielu zarzutów wobec służb, które mieliśmy. Ci oficerowie służb postkomunistycznych mogli się zasłużyć w Polsce, dbając o interesy Polaków na różnych frontach, natomiast tego nie zrobili. Natomiast jest kwestia też bardzo ważna tego, że od 25 lat my jako Polacy nie potrafiliśmy się zmobilizować, stworzyć struktury, organizacji, wyłonić programu, liderów. To jest nasz problem. To jest rzecz, którą, bo państwo za nas, żeby państwo zadziałało, to my najpierw musimy przejąć instytucję tego państwa. Musimy wiedzieć, co zrobić, w jaki sposób, jakimi środkami. Od 25 tego rad nie robimy. W jakim jesteśmy momencie obecnie dzisiaj? Mamy kilku posłów w Sejmie, jakąś jedną pozaparlamentarną partię. Janko, wracając do tematu. Dziesiątki. Po prostu, jeżeli Polacy nie zaczną się samoorganizować, nie zaczną, nie stworzą programu, struktury, partii, organizacji, to wszystko będzie im przeciekać przez palce, jak przecieka od 20 lat. No dobrze, to teraz przejdźmy do następnego tematu. Myślę, że tutaj się chyba trochę pospieramy, ponieważ tak to wynikało z rozmowy przed programem. Otóż władzę teraz w Platformie Obywatelskiej przyjął pan Schetyna. Według mnie bardzo groźny zawodnik, który być może nie ma takiej charyzmy, że wysiada przed mównicę i wszyscy ale to jest facet, który świetnie działa w zaciszu gabinetowym, bardzo dobry menadżer. Oczywiście nie cenię go, bo to jest dla mnie podejrzana jakaś persona. Natomiast z naszej perspektywy osób, które nie są zwolennikami Platformy Obywatelskiej, uważam, że możemy poczuć się troszkę, no, że wyrasta naprawdę mocny zawodnik. Tak jak wcześniej była pani Ewa Kopacz, która była jakąś nieporadną zawodniczką, tak? Ona była jako premier, no, żenująca moim zdaniem, tak?
i ona ciągnęła na dno tą platformę obywatelską. Nie zwalajmy na kopacz klęski platformy, bo to było naturalne. Każda formacja przeżywa swoje powstanie, rozkwit i w pewnym momencie zamiera. Kopaczową wysłano jako takiego reprezentanta masy spadkowej. Wiadomo było, że Platforma przegra i pewnie nikt nie chciał brać tego na klatę, więc głupią babę znaleźli. Ale kiedy było wiadomo, że przegra? No wiadomo było. No wiadomo było, że Komorowski wygra w wyborach prezydenckich. Te badania opinii, które ty widzisz w telewizji, to nie są te same badania opinii publicznej i tendencji różnych socjologicznych, które widzą politycy. To politycy niektórzy mówili, że Andrzej Duda jest tak bez, kiedy startował w wyborach prezydenckich. Mówili o nim, za przeproszeniem, że jest miękki faja, jest tak bezpłciowy, że nie ma najmniejszych szans w walce na noże, która będzie w wyborach prezydenckich. Na scenie politycznej, głosząc pewne poglądy, które były dla gawiedzi, żeby ją otumanić, bo politycy odgrywają swoją rolę i po prostu... Nie, to mówili na zamkniętych spotkaniach partyjnych. Zamknięte spotkania partyjne i są jeszcze bardziej zamknięte spotkania partyjne i towarzyskie. Natomiast ja powiem, że tak, że Grzegorz Schetyna to jest dramat człowieka, który ma piękną kartę opozycyjną, był działaczem Solidarności Walczącej, a dzisiaj jest takim grabarzem Platformy Obywatelskiej. Znalazł się, jest w takiej sytuacji, że co on ma zrobić z tą platformą? To jest formacja, która już się zgrała. Były próby jej reaktywowania poprzez stworzenie Nowoczesnej. Okazało się, że też Nowoczesna ma niewielki potencjał, że się, trzyma się tylko tych mediów, bo jest napompowana. No i te środowiska muszą wymyślić jakąś nową formułę, która zainteresuje ludzi. To jest bardzo ciekawe, co wymyślił. No ja uważam, że Schetyna musi zrobić i co będzie robił, to będzie próbował wykończyć Nowoczesną. Nie, no oczywiście oni będą walczyć między sobą, ale to będzie taka walka, no czym może zainteresować Polaków oferta Nowoczesnej lub oferta Platformy w obecnej sytuacji, no czym? Czy oferta? Ja myślę, że Polacy raczej tak emocjonalnie głosują, że oni są tacy europejscy, oni są tacy młodzi wykształceni z wielkich miast, no taki powiew. Nie, no ale to wiesz, to już postępowi. Kiedyś to było 50% poparcia dla takiego podejścia do rzeczywistości. Natomiast to się zmniejsza. Ten elektorat, który przez wiele lat obciachem było głosowanie na PiS, no, teraz okazało się, że już obciachem nie jest. Popatrz na tych kodowców. Ludzie tam, duża część tych ludzi głosuje przeciwko Kaczorowi. No tak. Ponieważ to jest facet, który budzi takie bardzo złe emocje. Moje obserwacje co do tego, że to są demonstracje emeryckie, z nimi się nie mógł zgodzić Jacek, ale widzę, że zgadzają się z tym publicyści, na przykład Gazety Wyborczej lub portalu Na Temat, którzy też ubolewają nad tym, że są to zdominowane przez emerytów ruchy, to nie są rozwojowe. Oczywiście są emeryci, no ale co, wygra się nimi wybory? Dobra, Jacku, powiedz mi, czy nastąpi, tak jak ja uważam, znaczy uważamy, tak, nastąpi starcie pomiędzy Petru a Schetyną? Czy to widzisz jakieś... Można uznać, że oni cały czas są w starciu, w zwarciu, ale to jest takie zwarcie... Jakby był mecz piłkarski, a gdzieś tam ktoś na aucie się bije, bo oni są teraz na aucie i cokolwiek by nie zrobili, to w zasadzie wybory są za 3,5 roku i to jakiegoś większego znaczenia nie ma. Co do programów partyjnych, no to tak naprawdę żadna partia, która będzie miała dobry program, nie wygra w Polsce wyborów, ponieważ dobry program polegałby na tym, żeby się na przykład ostro obcięło emerytury, ponieważ innej metody nie ma, żeby zmniejszyć deficyt i zmniejszyć zadłużenie Polski. No ale jak sobie wyobrażasz obcięcie emerytowi z tego 1000 zł? No więc to jest powoga niepopularne i widzę, że się obudzasz bardzo słusznie i tak każdy się nie reaguje. Ale jak sobie to wyobrażasz? No w sensie wiesz, no mamy tego emeryta, który ma 1000 zł i co z nim się stanie? Po pierwsze emeryci mogliby pracować. Nie ma żadnego powodu, żeby nie pracowali. Zresztą według danych GUS-u 25% emerytów pracuje. Muszą być w tym celu uproszczone wszelkie procedury związane z pracą, wyzerowane opodatkowanie pracy. No, w moim programie dla Polski jest to dokładnie omówione, jak to należy zrobić. Bo inaczej Polska będzie jeszcze bardziej zbankrutowana niż teraz. Teraz już jest bankrutem, bo nie jest w stanie spłacić swojego zadłużenia, to jest oczywiste. Będzie się to obrażać coraz bardziej.
Tylko ja się nie zgodzę z tezą, że w Polsce nie może wygrać partia z dobrym programem. Nie dlatego, że nie wiem, czy może, czy nie może, tylko dlatego, że do tej pory nie było zjawiska, które możemy nazwać partią i które miało dobry program. Po prostu. Mieliśmy różne szyldy bardzo atrakcyjne, z którymi mogliśmy wiązać sympatię, natomiast nie były to organizacje typu partia i mające program. No to, że to się uważa przez dobry program, no bo nie, ale, każdy ma inną opinię. Na przykład, nie wiem, na pewno możemy się odwołać do historii UPR-u i kolejnych tych partii, mutacji UPR-u związanych z Korwinem. Były to imprezy fanklubowe wokół jednego charyzmatycznego lidera, które zazwyczaj nie miały konkretnego programu. I jeszcze tego miały charyzmatycznego lidera, który nie miały też struktury partyjnej, czyli takiej współpracy tego, że wielu ludzi się angażuje w jakiś projekt. A jeszcze do tego były oparte na charyzmie lidera, który bardzo lubił łączyć bardzo słuszne postulaty z bardzo oryginalnymi swoimi poglądami. I moim zdaniem od 25 lat w Polsce nie było czegoś takiego, że była partia z programem, która by dała ludziom możliwość zaangażowania się w ten program. To masz oczywiście... kongres Nowej Prawicy, taki była partia Janusza Korwin-Mikke, która ma program, była partia, daje możliwości. Po pierwsze, była partia Janusza Korwin-Mikke. I tam grabarze z motykami już wokół niej krążą. A po drugie, no nie wiem, czy ta partia po pierwsze jest otwarta na nowych członków i robi duży zaciąg i ma jakiś pomysł na to, żeby zebrać wokół siebie ludzi. A po drugie, no nie wiem, czy ona dysponuje programem. Programem takimi tam dysponuje. Nie, no ale takim jakimś ten tam. Ten program jest ogólnikowy natomiast. No dokładnie. Natomiast przez Polską są takie zjawiska jak depopulacja, czyli zmniejszanie liczby ludności, które już powoli następuje i za 10 lat to będzie wyglądać zupełnie inaczej. Jakby nie ma są cały być prorokiem, ale ewidentnie jest tak, że jest coraz mniej ludzi w Polsce, którzy chcą pracować, mnóstwo ludzi wyjeżdża, jest coraz więcej ludzi starych, a coraz mniej młodych i konflikt polityczny i zasadniczy w ciągu najbliższych kilku i kilkunastu lat to będzie między młodymi a starymi. Do pewnego stopnia w tym systemie, co teraz jest, wysoki bardzo podatków nałożonych na pracę, no to w zasadzie młodzi są zakładnikami, niewolnikami do pewnego stopnia emerytów, którzy po prostu jest, wcześniej przychodzą na emeryturę i którzy, znam taką wieś pod Warszawą, powiedzmy 160 km, gdzie w tej wiosce jest tak, że na 50 chałup to połowa należy do warszawskich emerytów, którzy po prostu tam sobie budowali, czy przykupili jakiś tam dom czy gospodarstwo i sobie tam dożywają swoich dni, tak powiem, spokoju. Reszta tej wsi w większości nie pracuje, jest tylko pracujący chyba tylko stolarz i jakiś człowiek, co dojeżdża do tartaku. Natomiast cała reszta żyje z jakichś tam rent i emerytur tych swoich ludzi, którzy tam mają rodzinę. Na wsi mieszkanie jest tanie, jedzenie jest tanie, można sobie kupić na targu kartofle po złotówce za kilogram i jakby tak to wygląda. Mnóstwo ludzi w Polsce w ogóle nie pracuje, a mogłyby pracować. To są te główne zagrożenia. Ja się zgodzę, tylko nie zgodzę się z tym, że będzie konflikt. Po prostu ja się obawiam jednego. Że z Polski po prostu wszyscy młodzi, którzy powinni wejść w ten konflikt, wyjadą. Wyjeżdżają, nie wszyscy wyjadą, ale generalnie konflikt jest taki. To jest konflikt, który jest rzeczywistym starciem interesów. A ja się obawiam, że on nie przełoży się na jakiś konflikt polityczny, tylko my, jak w dłuższej perspektywie, po prostu w pewnym momencie wszystko zgaśnie. Ale powinien, dlatego że młodzi ludzie, mimo że są bardzo mocno opodatkowani, płacą ogromne ZUSy i PIT-y, to szansa na to, że jak oni będą, w ich emerytalnym będą mieć emeryturę, jest minimalna. I oni o tym wiedzą, także wiedzą, że są eksploatowani, że ta zasada solidarności pokoleń będzie złamana za 20-30 lat. Tak, że nie, ja doskonale wiem, że ludzie wie, że nic nie będzie. W związku z tym to jest się niewolnikiem w własnym kraju. No i to jest moim zdaniem polityczne paliwo. Ja całkowicie się z tym zgadzam. Gdybym zakładał partię, to bym taką właśnie partię założył, która powiedziała, że to jest partia dla młodych. I teraz ustawcie sobie tak parametry gospodarcze, żebyście nie byli eksploatowani po prostu. Tylko ja całkowicie się z tobą zgodzę, tylko że problem polega na tym, że ta partia nie może powstać. Ludzie nie mogą się zorganizować. Ruch Narodowy, który był jakimś pomysłem na zorganizowanie młodych ludzi, zdechł.
członkowie tego ruchu z różnych organizacji uważają, że nie trzeba wchodzić w politykę. I tak po prostu ludzie, którzy mają interes w tym, żeby artykułować swoje żądania, zmieniać Polskę, po prostu tego nie robią. I to jest przerażające. Wynika to między innymi z tego, że mało ludzi jest świadomych tego, jaka jest sytuacja. Że właściwie jest ten konflikt, który się mówili między młodymi, którzy nie będą mieli emerytury, a ostro odpłacą za emerytury starszych. Takiej diagnozy praktycznie nikt nie zna. Może 0,5% specjalistów. Znaczy nie, no, na przykład ja powiem tak, że przeprowadziłem bardzo dużo wywiadów między innymi z działaczami Ruchu Narodowego i z działaczami ONR-u i większość tych młodych ludzi z ONR-u, szefów, którzy skandydowali do różnych wyborów, całkowicie sobie zdawała sprawę z tego, że trzeba zlikwidować ZUS. Tylko, że ich już nie ma w tym Ruchu Narodowym. Oni pozwolili się wygryźć i przestali, wyjechali, wyemigrowali. No i to jest problem. No dobrze, puentujemy to wszystko jakoś? Tak, trzeba się zaangażować, bo inaczej wszystko stracimy. Albo się zaangażujemy, stworzymy partię, będziemy mieli program, albo po prostu całą Polskę szlak trafi. Jacku? No, czy mamy już teraz zakładać tę partię? No, trzeba by się dogadać co do programu. A z tym i nazwy. To może być kiepska. Bo jak takie powiedzenie, że jak jest dwóch Polaków, to są trzy różne punkty widzenia, prawda? Znaczy, powiem, że ludzie się zgadzają do wielu spraw, tylko nie potrafią sobie uświadomić, że jeżeli się zgadzają, to należy współpracować. Mieliśmy tego przykład w wyborach prezydenckich, gdzie mieliśmy czterech kandydatów o identycznych poglądach gospodarczych, którzy nie potrafili w wyborach... Dlatego ja uważam, że nie należy zakładać nowej partii, tylko trzeba przejąć. Jest tyle tych partii, które już tak lekko dogrywają, po prostu je przejąć. Ale, tak powiem, po co mnożyć byty? Jeśli chodzi o powstawanie partii, to w Polsce, jeżeli tylko w Polsce, nie jest tak, że ktoś zakłada partię, to jak pan Petru i on dostaje kasę od banków i organizuje meetingi, tylko Leper doszedł do władzy przez ten sposób, że po prostu jego sprawa była w mediach, on blokował drogi, podobnie zresztą Kukiz. Więc jakby no, to jest zwykle tak, że taki ruch się rodzi nie zaplanowany, tylko po prostu spontaniczny. Podobnie zresztą jest z kodem, aczkolwiek ja kodu nie popieram. Natomiast to jest podobna rzecz. No, ktoś wymyślił, że będzie bronić konstytucji i się okazało, że chwyciło, bo na kodu demonstracji rzeczywiście przychodzi sporo ludzi, nie na każdą oczywiście. Także przypuszczam, że będzie jakaś sprawa, wokół której, czy na przykład państwo Elbanoscy, którzy wypłynęli, nawet dożeglowali do Sejmu, w związku z sześciolatkami i nauką dzieci. No to są takie typowe przykłady, kiedy jakaś sprawa, iskra powoduje, że może coś powstać większego. No dobra, ciekawy wątek w sumie powstał, ale dlaczego pod koniec programu, kiedy już dochodzimy prawie do 40 minut tego, więc być może pociągniemy ten temat w następnych odcinkach. W każdym razie dziękujemy państwu i do widzenia za tydzień.